17 września 1939. Pamiętamy. Nadjeżdżały czołgi. Miałam wrażenie, że dom przewraca się do góry nogami, wspomina Halina Stefanowska. Jej ojciec był policjantem, zastępcą komendanta na posterunku. Gdy dziewczynka usłyszała strzały, schowała się za kotarą. Sowieci weszli do domu. Zrywali schody, bo szukali amunicji. Przez okno zobaczyła, że ojca wyprowadzili na podwórko. Zrzucili z głowy czapkę, zerwali dystynkcję, podeptali. Ojciec tylko wzrokiem uśmiechnął się i dał znać, że się żegna. Halina nigdy go już nie zobaczyła. 17 września 1939. Pamiętamy.